Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017. Mateusz Sienkiewicz, witam i zapraszam na kolejny odcinek naszego europejskiego cyklu. Dziś o konferencji, która odbywa się w Słupsku. Głównym celem naszego projektu jest porównanie sytuacji młodzieży w euroregionie Bałtyk. Zofia Makowska, menadżer projektu Kasypot, czyli pomiędzy sytuacją w Polsce, Szwecji, na Litwie i w Rosji w regionie kaliningradzkim. To jest kilkadziesiąt osób z kilku krajów bałtyckich. Sebastian Magier, kierownik Sekretariatu Międzynarodowego Euroregionu Bałtyk. Mamy przedstawicieli właśnie oczywiście z Polski, nie tylko ze Słupska, ale też z euroregionu Bałtyk, z gminy Bartoszyce. Mamy przedstawicieli z Litwy, z obwodu kłajpeckiego, z Rosji, z Kaliningradu, ze Szwecji przede wszystkim, bo to jest lider projektu. I na podstawie tego porównania chcemy zrealizować strategie młodzieżowe w gminach, które biorą udział, i jedną wspólną strategię w euroregionie Bałtyk. Jest szereg tematów związanych z problemami i wyzwaniami młodzieży, które doświadczają na co dzień. Szkoła, edukacja, zdrowie, czas wolny, przyszłość, polityczne zaangażowanie, w sensie obywatelskości, czyli zaangażowanie w procesy decyzyjne w gminach. Projekt ma na celu właśnie znalezienie odpowiedzi na pytania. To są pytania budowane na podstawie badań ankietowych. Jakie są te wyzwania dla młodzieży? Odpowiedzi na te pytania posłużą do stworzenia takich pilotażowych strategii gminnych, bądź też aktualizacji istniejących strategii młodzieżowych, tak jak w Słupsku państwo mają, żeby te problemy jakby zostały włączone do realizacji. Żeby gminy miały większą wiedzę na temat wyzwań młodych ludzi i mogły coś z tym zrobić. Zainteresowani jesteśmy, czy młodzi ludzie chcą pozostać w swoich gminach, jakie mają plany na przyszłość, ale też ich codzienne na życie. Czy czują się bezpiecznie w gminie, czy lubią swoje środowisko w szkole, czy mają jakiś wpływ nawet na to, co najbliżej ich otacza, na szkołę. I przeważnie odpowiedzi są takie, że nie mają. Również wyszło na to, że tak naprawdę jest bardzo niskie zaufanie do polityków, do policji, szczególnie w polskich gminach. Kolejne unijne wieści już jutro, przed godziną 12. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach dotacji dla punktów informacji publicznej Sieć Punktów Informacji Europejskiej Europe Direct w latach 2013-2017.